Hejcie, dzień dobry, z tej strony Andecy, witam was wszystkich bardzo serdecznie w 12 odcinku z gry The Walking Dead Żywe Trupy, epizod 3. Moi drodzy, kontynuujemy sobie oczywiście naszą przygodę. Ostatnio nasz bus, camper w sumie, zaparkował gdzieś tutaj. No i zobaczymy, co się podzieje. Czy to jakaś opuszczona stacja kolejowa? Is there any way to get around it? Doesn't look like it. On foot, maybe. Can't really afford to do that now. This seems like a safe area. All this brush will stop anything from creeping up on us. And I'd like everyone out of the RV except her. I don't want folks trapped in there with her. Czyli co, mamy teoretycznie nową przystań, gdzie możemy sobie spokojnie być? Yeah, everyone else relax. Claire, stay close to Kenny and Kat, okay? Lee, if you come across anything to drink, if there's a dining car or something, I think Doc's a bit dehydrated. It's a freighter, hon. Be careful in there. What? You think there might be ale może faktycznie coś znajdziemy. An abandoned locomotive? Hadn't crossed my mind. No zobaczymy. Dobra, mogę się rozejrzeć, poczekajcie. Aha, możemy tu wejść. Tutaj nie wejdziemy. To może pogadajmy ze wszystkimi. Hey, Clem. What are you going to do with Lily? Jakoś ją ukażemy chyba. Horrible. Dobra. Cześć, Kenny. I cracked a window. I sure as hell don't want her out here with us. Mhm, dobra. No i jeszcze Katia. Może zapytajmy się, czy... Co z Duckiem najpierw? Tired, which could mean a lot of things, right? Yeah, his body's probably fighting whatever's in it. Exactly. To teraz zapytajmy się o Clem. Has Clementine said anything to you about Doug or Duck or anything? I'm worried about it. No. That little girl is a puzzle. Yeah, she is. Poor Doug. Where did yesterday go? I don't know. You were standing right there. Are you doing okay? To było straszne. It was awful. One of the worst things I've seen yet. I'm sorry you and... Oh my god, Clementine had to see that. I liked him very much. Myślę, że Lee to by jakoś jeszcze, wiecie, przetrwał, przeżył, no nie? Ale, że młoda to widzi. Dobra, to teraz zapytajmy się o Lily. Have you heard anything out of Lily in there? Not a peep. I don't like that. She's probably in shock. She did a monstrous thing. Anyway. A czy my możemy tam podejść i zobaczyć? W sensie pogadać z nią? Czekajcie. O, bo tu jest ten kamper. No chyba się da. Dobra, idziemy. Hey, Lily. Lily. I'm sitting here tied up like an animal while you guys decide what to do with me. It's not like that. Then what's it like? I co to wszystko? Lily. No, nie wierzę w to jeszcze. Nie mogę już? Nie mogę? Aha, spoko. No dobra, to pogadajmy jeszcze tutaj z nim. Halo, Ben. O. Czy
to byłeś ty. Not this again. Was it? No. Okay then. Będę go... No trudno. Jakby postąpił z Lily? Zapytajmy się. I don't know. Left her? I've never seen anybody kill someone like that before. Yeah, you've seen a bunch of other stuff by now. Yeah, but not like that. You, happy you stayed with us all this time? Yeah. Really? It's with you guys or dead. I would have died out there in the woods, just like my classmates. You think this is better? Yeah, of course. No dobra. To teraz tak, wchodzimy na lokomotywę czy do wagonu? Może do wagonu najpierw. Akurat może będą jakieś dobroci, chociaż nie wiem. Shoe outlets. Somebody's been living in here. Yeah, man. Shit, think they're gone? I hope so, but this looks recently used. Be on the lookout and have your guard up. Dobra, czy mogę się... O, mogę się rozejrzeć. A map of where the train goes. I think these tracks might lead to the coast. Route 27, Savannah. That's where Kenny's got us headed. Dobra. Czy coś tu... Jakaś woda jest. Tak. Bardzo dobrze. Tu mam jakieś przejście. Poczekajcie, tu już nic na pewno nie ma? Dobra, to wyjdź na chwilkę. Damy tę wodę i dopiero... Gdzie ja jestem? Nie tu. A może i tu? O, tu. Tam coś jeszcze jest? Czy nie? Nie, chyba nie. Dobra, nieważne. Trzeba dać mu wodę. Koniecznie. He's allergic to bees. Is that right? That's all I can keep thinking about. Like, somehow that matters. It doesn't. I know. Well, I don't. But you're probably right. No dobra. I teraz bym wrócił, bo my będziemy czekać, gdzie my będziemy mogli przejść? Którędy? Wchodzimy tędy. Aha, czyli wejdziemy. Dobra. Czyli wejdziemy i tak do lokomotywy. No i super ekstra czat, tylko pytanie jest. Aha, dobra. Tu da się wleźć? Co to? Dobra. To może trzeba pójść troszeczkę dalej. Weź klucz. Chociaż nie wiem, czy to nam się przyda. A czy możesz też to wziąć? Aha! Mamy albo to, albo to. A i jeszcze coś. Nie no, super. I kolejne drzwi. Co tym razem? Jak to nic? Dobrze, to może ostatnie? Też nic. Dobra, a czy jesteśmy w stanie wejść do... Jesteśmy w stanie wejść, no to właśnie. Shit. Tylko, że on jest... We got one. Walker. Sitting in the chair. We got him. Hmm.
Nie wiem, czy to jest dobry sposób, ale wybrałem to niż broń, bo broń by ich jeszcze bardziej przyciągnęła. Nie no, no chyba dead. Nawet głowy nie ma. I don't think this guy came back. Christ. That light is blinking. Push it. Push it. Why not? Push it. Serious? Here, look. It's just the brakes. Okay, I'll give you that one. This fucker works? Seems like it. I'll be damned. Jak w ogóle przysiadł się od razu? I don't know. That's Mr. Amtrak over here. No clue. We found this in the boxcar back there. Whoa, is this what it looks like? Tak, to jest to, o czym marzysz. 100 tons of steel. Twoja wyśniona sawana. We don't have to give a shit. I can't believe it. Just have to figure out how to get it started. I'm sure we can figure it out. How tough could it be? Doug would have known, but we'll figure it out. That's the spirit. Ben, if you could keep an eye on the girls and Duck, I'd appreciate it. I'm gonna make sense of these controls. Man, this could be exactly what we need. No dobra, czyli co, musimy też to jakoś uruchomić. Pewnie. Ja też nie mam pojęcia, ale nie wiem, coś kliknę? Gdzieś mogę kliknąć? O, tu coś jest. Rozruch silnika. Tak, tylko że jest rozerwane. Spróbuj rozczytać. Ale jak to rozczytać? Przecież tu nic nie widać. No dobra, tylko jak? Hey Ken, what's up? Hope it's all right. I chose to keep Lily with us. Abandoning someone on the side of the road is the same as murder. Turning over a new leaf, huh? I'm just doing what I can. It's fine for now, but we have to deal with it eventually. Dobra. Help getting this train going. People take notes, right, when working on stuff like this? We're smart guys, we can figure it out. Dobra, jeszcze od Daka zapytamy. I'm really sorry, Kitty. Nobody deserves this. There's nothing to talk about. You heard Cat. He could be fine. We probably shouldn't ignore it. Nobody's ignoring nothing. I'm not worried. You shouldn't be either. God, we need some help getting this train going. People take notes. Aha, to samo powiedział. Dobra. We're smart guys. We can figure it out. I'll get back to it. Me too. No dobra, tylko tu mam jakieś rzeczy. O, otwórzmy to. Ja pierdzielę. Co tam jest? Czy tam mam jakieś jedzonko? Jak nie mam mowy? No właśnie, będzie za głośno, to tak myślę. Ale mamy tu jakieś jedzonko. No to jak mamy to zrobić? Excuse me. Oh shit, nie tak chciałem! Miałem drzwi zamknąć i nie zdążyłem wcisnąć przycisku.
Czy mogę to powtórzyć? Do widzenia. I teraz weźmy sobie słodycze jakieś. Co to jest? Jedzenie? Co to jest? Tutaj też ktoś leży, dobra. O! Czekajcie, tu coś mamy. Kurczę, nie wiem, jaką tą maszynę uruchomić. Aha, dzięki za wsparcie. O, możemy mu coś dać. Thank you. That's very thoughtful. He isn't fussy, you know. What? Most kids, they're really fussy about what they'll eat. Hate vegetables, that kind of thing. O tak, ja jak byłem mały, to nienawidziłem warzyw. Wiecie, jakieś różne marchewki, cokolwiek, słuchajcie, cokolwiek, to ja nie chciałem jeść. Aż o szpinaku to już nawet nie było mowy. No, I wish. Maybe in the RV. What do you need it for? There used to be something written on the notepad that I need to know about. Well, if you're not using it, I'd take it. I'm out of paper, and there's all sorts of new leaves around here. Dobra, to w takim razie pójdziemy do naszej przyczepy. Zobaczymy, czy jest jakiś właśnie ołówek. Mamy tu coś? Mamy! Dobra. I'm leaving. No chyba nie. Don't move. Don't you fucking move. I'm not going to hurt you. Come with me. We could take the RV right now. You left the keys in it. No way. Didn't think you would say yes. I can't let you take the RV. Don't be crazy. You're not letting me take it. Sorry, Lee. I really am. No, chyba sobie żartujecie. Holy shit! She's stealing the RV! Lily! Come back here, you crazy bitch! No co za baba! Fuck! Stop! Serio? Let's focus on the train. No i jak ona sobie ma niby, przepraszam, sama poradzić? Jakim niby sposobem? Jak? Well, we're fucked if we don't figure out how this thing works. Can't spend the night out here. Duck is still sick, you know. We need to get to the city, the coast. Dojedziemy do coast, tylko musimy uruchomić pociąg. Czy ja mogę iść? Czemu nie mogę iść? O, pozdrawiam WhatsAppa, dziękuję, mogę iść. No to co, włazimy jeszcze raz na tą... No co ty robisz? O, wleź. I jeszcze raz w takim razie. No bo ołówek mamy, no to powinniśmy sobie może jakoś poradzić. Zobaczymy zaraz. Perfect. You can read it now? Yeah. Should be able to just follow the steps to get the engine on. Sounds good. Co to jest za steps w ogóle? 6, 5, 9. O co tu chodzi? Damy sobie radę? Nie no, nie wyłaź! Czekajcie. O, tu mamy piątkę na przykład. I szóstkę.
A, czekajcie, dobra, czyli musimy popatrzeć sobie jeszcze raz na notatnik. Dół, dół, góra, 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 dół, góra, o Jezu, dół, dół, góra, 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 dół, góra. Dobra. Aha, czyli mogę sobie patrzeć, okej. Nie, to ma być na dole. Tak, czy nie? Tak. To ma być tak. Góra. 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 Dół i góra. Dobra. To to mamy, o. Dobrze. Piątka. Poziomo i pionowo. Tak miało być? Nie tak, no w drugą stronę. O. Dobra. Now we're talking. No niby coś się dzieje. Nie, nie wyłaś. Dziewięć, a mamy tu jakąś dziewiątkę? Gdzie jest dziewiątka? Tu jest siódemka. Dwójka. Może tu? Nie wiem, gdzie jest dziewiątka. A może tamte przełączniki tutaj, co? Czemu mogę teraz tego potwierać? To mogę otworzyć. To otwórzmy sobie tą szafę pierwszą. O, to jest dziewiątka. I mają być... Aha, najpierw w lewo, potem w prawo. Dobra. Dobra. I teraz w prawo. Mamy to. Yeah, we are. Golden. Man, feels good. Let's fucking enjoy this. Mom, let's see if she'll move. No dobra. Zobaczymy zaraz. No to wciskamy. A no tak, i teraz to jest jeszcze oczywiście zaklinowane. You go find out where we're stuck, get us unstuck. Yeah. Dobra. To raczej nie powinno być jakieś mega problematyczne, chyba. Czy to było tu? Nie. Dobra, zejdź sobie spokojnie. I teraz tak, nie ten wagon, to chyba ten kolejny. Więc trzeba to chyba jakoś rozłączyć. Czasem się trzeba połączyć, żeby się z kimś rozłączyć, wiecie. Mogę wyjść? Mogę. Dobra. Tak, i to jest to. Dam radę tym kluczem? Czat. Hey Kenny, we're loose. Czy wziąłem dobry kluczyk? Na dzień dobry. Okej. Okay. Wchodzimy. O, i mamy nawet zapis. You touch any of my stuff? Oh, jeez. Oh, jeez. I took the map of the train routes. That's fine. You can have that. Really? Yeah. Got them all right up here. I guess it's no worse for wear. Name's Chuck. Czy to jest ktoś nowy, kto do nas dołączy? Chuck! Lee. That your crew outside? Yeah. And the guy up in the cab.
Him too. I saw you walking through here and thought about scaring the pants off you. What? But I couldn't force myself to do it. You're still kind of freaking me out. A mnie trochę też. Already met everyone outside. They all warmed to me right quick in direct sunlight. You met Chuck. Yeah, I did. It's so nice to meet someone normal for a change. He gave us candy. Ben too. Mam ochotę teraz na słodycze przez nich. Dobra, witaj. Nie będziemy, wiecie, mu od razu już go o coś posądzać, ani oskarżać. I'm awful sorry your son's not feeling good. I appreciate your concern. Well, with a little TLC, I'm sure he'll be fit as a fiddle in no time. And I can offer y'all whatever I got, although it ain't much. Thank you. We'd like to do the same. Why don't we hold off on... Stay with us. We'd like the company. No w sumie tak, no bo im ich lepiej, im ich lepiej. Im ich więcej wszystkich, tym lepiej. No dobra, ale moi drodzy, my sobie w tym miejscu chyba zakończymy. Seems that way, yeah. Great. We don't got much left, so just gather whatever you have. Let's go. Want a ride? Well, it sounds like you're taking my home. That's a yes, then. Haven't found anything better for keeping the creepy crawlies out than that boxcar. Czyli jedziesz z nami po prostu. Duck's sick. Get on the train, Clementine. He's getting sicker. Let me look at him. Nie ignorujmy tego. Look at the kid, Kenny. This is happening. Ain't shit happening. And if it were, what can we do here? We get on the train and we find something better. That is the plan. I think Lee just wants to talk it through. It's talked through. Get on, Kat. I'll be up front. I don't want to hear any nonsense until we get where we're going. Puszamy czy nie puszamy? No puszamy, no. Raczej chyba innej opcji ani możliwości nie było. Dobra, i w tym miejscu zaczniemy sobie kolejny odcinek. Także mam nadzieję, że ten Wam się podobał. Lofki Kijski Bezowski, dziękuję Was bardzo mocno i serdecznie i słyszymy się już niebawem, tak więc trzymajcie się, cześć i do następnego. Pa, pa!